Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. Zasadniczo tematem będą dwie drogi życia osoby Bogu poświęconej. Otóż autor zauważa, że osoba Bogu poświęcona może podążać tylko dwiema drogami. Może to być taka osoba Bogu poświęcona albo osobą głęboko pobożną, świętobliwą, albo osobą, która zdąża ku potępieniu. I myślę, że jest to bardzo cenna, bardzo słuszna uwaga i chyba nie da się jej tak naprawdę podważyć. Albo osoba świętobliwa, która ewidentnie zdąża ku swojemu uświęceniu, ku świętości, albo osoba, która ewidentnie zdąża, widocznie dla wszystkich, zdąża do swego potępienia. Autor zauważa, że taka osoba, która żyje tak blisko Pana Boga, codziennie otacza się tym, co najświętsze. On mówi przede wszystkim o kapłanach. Tytuł jest Jezus und sein Priester, czyli Jezus i jego kapłan. Natomiast jak najbardziej mutatis mutandis, zmieniając to, co zmienić należy, można to odnieść do każdej osoby, szczególnie w zasadzie do każdego katolika, a szczególnie bardzo trafnie można to odnieść do każdej osoby Bogu poświęconej, każdej osoby, która żyje tutaj w naszym przeoracie, czyli toczy takie, prowadzi życie Bogu poświęcone. A więc obracając się wokół tego, co najświętsze, codziennie, czy to trzymając Pana Jezusa w swoich dłoniach w Najświętszym Sakramencie, czy przystępując do Komunii Świętej, codziennie uczestnicząc w jednej, w dwóch mszach świętych, codziennie będąc przed Najświętszym Sakramentem, codziennie recytując boskie oficjum, codziennie spowiadając, tak, codziennie oczyszczając duszę z grzechu, codziennie nauczając, jakby, tak jak wspomniałem, każdy w różnym stopniu, ale każdy z nas jest tutaj bardzo blisko Pana Jezusa, blisko tego, co najświętsze. I myślę, że autor, anonimowy autor, bardzo słusznie zauważa, że w takiej sytuacji, gdy jest się tak blisko, to w zasadzie opcje są tylko dwie. Albo człowiek to wchłonie i wtedy staje się świętobliwy, albo człowiek się na to uodporni. No i wtedy, będąc tak blisko, otrzymując tak wiele łask, a jednocześnie nie chłonąc ich, w jakiś sposób się uodparniając na te łaski, w jakiś sposób blokując ten zalew tych łask, taki człowiek po prostu będzie zdążał do swego potępienia. Zwłaszcza, że osoba, która jest tak blisko Pana Boga, to jest osoba, która przyjęła pewne konkretne zobowiązania, która zobowiązała się, że Panu Bogu będzie służyć. Bardzo trudne, bardzo wymagające zobowiązania, czy to kapłana, czy jakiejkolwiek osoby Bogu poświęconej. Taka osoba odpowiada za duszę innych. Wszystko poświęca, aby Panu Bogu służyć. I w ten sposób, będąc tak blisko, ma obowiązek, żeby później te łaski rozlewać na Kościół. W ten czy w inny sposób. To dotyczy zarówno kapłana, który nieustannie głosi jakieś rekolekcje i stale jest, jakby przekazuje jakąś tam naukę, jak i siostry zakonnej, która nigdy w życiu do nikogo nic nie powiedziała. No, takiej siostry to pewnie nie ma, ale takiej mam na myśli siostry, które są bardzo zamknięte gdzieś tam i pracują sobie po cichu. Taka osoba, która jest Panu Bogu poświęcona tak blisko Niego, ma tak czy siak obowiązek przekazywania, rozlewania. Otrzymuje ogrom łask, no i ma obowiązek ten ogrom łask przekazać dalej. Czyli ma bardzo wysokie, bardzo trudne, bardzo ciężkie obowiązki, z których trzeba będzie zdać sprawę na sądzie ostatecznym. No i teraz, jeśli zostaje ten człowiek zalany tymi łaskami i no właśnie z czasem tak się uodparnia na te łaski, zajmuje się czymś innym i jego życie tak się marnie, gdzieś tam toczy obok tego wszystkiego, no to odpowie za te wszystkie łaski, które zostały zmarnowane, za to wszystko, co miało być przekazane przez tą duszę. Dlatego autor zauważa, że właśnie taka dusza zalana tymi łaskami, będąca tak blisko Pana Boga, albo będzie wyraźnie postępowała ku świętości, albo będzie wyraźnie zdążała ku potępieniu. I mówi on, że tylko na początku gdzieś tam może to być jeszcze niepewne, to znaczy człowiek może nie potrafić na samym początku jakby drogi odróżnić jednego od drugiego, bo z czasem te drogi po prostu rozchodzą się coraz bardziej. Tak? Im dłużej człowiek trwa w jednym stanie, tym bardziej wyraźne staje się, w jakim stanie życia się znajduje. Oczywiście, jeśli chodzi o tą doniosłość tego powołania życia Bogu poświęconego, no to
O tej doniosłości można by wiele mówić, chociażby autor przytacza cytat świętego Izydora, że kapłan jest pomiędzy ludzką a boską naturą. Rozumiemy, w jakim to jest sensie, to znaczy w sensie tego pośrednictwa, tego głębokiego, bardzo bliskiego pośrednictwa, a pamiętamy, że w bractwie nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre, mówił, że wszyscy członkowie bractwa mają powołanie kapłańskie, to znaczy są powołani dla kapłaństwa. I jeśli, nawet jeśli nie są kapłanami, to ich powołaniem jest uczestniczyć w tym kapłańskim dziele. Czy to poprzez praktyczne wspieranie kapłanów, czy poprzez modlitewne, ofiarne wspieranie kapłanów, bo akcja przekazywania łaski odbywa się, jest akcją ściśle kapłańską, którą Chrystus jako kapłan dokonuje i w której uczestniczą zarówno kapłani, jak i osoby świeckie, Bogu poświęcone i osoby świeckie nie poświęcone Panu Bogu, również uczestniczą w tej akcji kapłańskiej. Oczywiście każdy na swój własny sposób, tutaj nie oczywiście odpowiednio to rozgraniczając. Taki człowiek, warto myślę spojrzeć na taką osobę Bogu poświęconą, która popada w takie otępienie, która się uodparnia na ten zalew łask. Jak taka osoba wygląda, myślę, że warto spojrzeć, bo to jest rzecz, która gdzieś tam, o której codziennie decydujemy, którą drogą podążamy. To jest kwestia praktycznie codziennej decyzji. Tak? Każdy dzień można przeżyć bardziej w tą, bardziej w tamtą i każdy taki dzień to jest taka cegiełka, tak? To jest krok w którąś stronę. No i człowiek, no właśnie, lawiruje gdzieś tam tutaj w końcu, w którejś te szyny wpadnie i oby to były te właściwe. A więc można wpaść w takie przerażające otępienie, gdzie dla człowieka, który no przecież chciał Panu Bogu wszystko oddać. Przecież przyszliśmy tutaj wszyscy, aby Panu Bogu wszystko oddać, aby życie swoje Bogu poświęcić dla zbawienia dusz i tak dalej, ale tak łatwo jest wpaść w takie otępienie, gdzie modlitwa nagle staje się no, takim ciężarem, gdzie no, idzie się na tą modlitwę, ale tak naprawdę to już się myśli o tym, co będzie później. Tak? Idąc na sekstę, można już myśleć o tym, co będzie na obiad. Idąc na kompletę, już człowiek myśli o ciepłym łóżku, które czeka w pokoju. Idąc na prymę, człowiek o niczym najprawdopodobniej nie myśli, bo dopiero co się obudził, chyba że wydarzyło się coś niezwykłego wcześniej i wyrwało nas ze snu wcześniej. No, bardzo łatwo jest tak żyć, tak? Wpaść w takie tory. Znaczy łatwo, to może niewłaściwe słowo, łatwo jest wpaść w ten tor, łatwo jest wpaść w taką rynnę, bo łatwo żyć tak naprawdę nie jest. A więc ta modlitwa staje się takim ciężarem, człowiek gdzieś tam to robi, ale nie ma w tym żadnej głębi. Msza święta nawet, i to jest przerażający, tak, ten moment, dla którego kapłan żyje, dla którego Kościół, nie można powiedzieć, żyje, tak, wokół którego ogniskuje się całe życie Kościoła. Znowu, jak łatwo jest takiej osoby, która wchodzi, która się uodparnia na takie łaski. No, oczywiście nie porzuci się tej mszy świętej. Oczywiście to nie działa w ten sposób, że tam od razu człowiek nie chce w niej uczestniczyć, ale no właśnie, staje przed Panem Bogiem, taki kapłan odprawia, być może nawet w porządku, wszystko nie widać, żeby tam było coś nie tak, ale jest zimny przez cały czas. Jakby nie ma w tym pobożności. Tak po prostu odprawia, bo tak jak ryt przewiduje, odprawia i wszystko jest w porządku, ale jego myśli są zupełnie gdzie indziej. Tak? Tutaj przed mszą zajmuje się tym, po mszy zajmuje się tamtym i już tam myśli o swoich obowiązkach. Tak łatwo jest w takie rzeczy wpaść, ale zauważmy, że to jest właśnie to. Jesteśmy najbliżej tej świętości. Taki kapłan podchodzi, trzyma tego Pana Jezusa w dłoni i niesie go do dusz, tak? Boga, który staje się pokarmem, a myśli o mailu, którego otrzymał wcześniej, albo o filmiku, który ma nagrać, albo o czy o kolacji, no o czymkolwiek. Tak. I to jest rzecz, która naprawdę jest bardzo, bardzo poważnym zagrożeniem. Myślę, że każdy z nas może wiele sytuacji z własnego życia sobie przypomnieć, gdzie właśnie tak się zachowywaliśmy. Spowiedź, to też to dotyczy już tylko kapłanów, mam na myśli tutaj spowiadanie. To jest bardzo specyficzny przypadek, bo to faktycznie jest pewien ciężar. Ale znowu, jak łatwo przychodzi nam zapomnieć, co to jest za ciężar. Pan Jezus umarł na krzyżu dla odpuszczenia grzechów.
No i to się odbywa w dużej mierze właśnie w sakramencie spowiedzi. Tak, czyli jakby prawie, że bliżej tego dzieła odkupienia już się nie da być. Msza Święta i sakrament spowiedzi, chrzest święty ewentualnie, ale chrzest jest rzeczą jednak dosyć stosunkowo rzadką, a spowiedź jest taką rzeczą zupełnie codzienną. I jesteśmy w tym samym centrum tego dzieła odkupienia i znowu. O, ta spowiedź, znowu będą gadali i nie potrafią i nie umieją się spowiadać i ten stoi, a tamten stoi w tej kolejce i nie wejdzie do tego konfesjonału, a tam jeszcze trzeba zaraz poświęcić, znowu przynieśli 10 kilo oliwy i soli i różańców i człowiek jest w tym w środku tego wszystkiego, tak, jakby tutaj ta krew Pana Jezusa płynie na duszę, a właśnie my myślimy o oliwie, którą przynieśli i różańcach. Czy znowu będą jakieś krzyże, nie wiadomo jakie i nie wiadomo, czy święcić, czy nie święcić. I tutaj no właśnie nie, tak łatwo jest wpaść w takie otępienie, takie niedostrzeganie tego. Wchodzimy do konfesjonału, no przecież tam się dzieje to odkupienie, tak? Tu konkretnie ta dusza wchodzi być może w stanie grzechu ciężkiego, gotowa na potępienie, a wychodzi czysta, uświęcona. Być może to życie zmieni się, być może to jakby drastycznie od tej spowiedzi. Tak może być, tak nie zawsze tak musi być. Natomiast ewidentnie ta dusza no, może zasługiwać na potępienie przed, a po może już być zupełnie oczyszczona, faktycznie przyszła z dobrym żalem i faktycznie chce się podnieść i naprawdę mamy do czynienia z wielkim cudem, cudem większym w pewnym stopniu niż stworzenie całego wszechświata, no a my właśnie szafujemy tym cudem, często właśnie myśląc o tych mailach, które przyszły, albo o tym, że zimno w konfesjonale, albo ciepło w konfesjonale, albo ktoś zapomniał włączyć wentylację, i właśnie o takich rzeczach. No i oczywiście wtedy też dla takiej osoby, która uodparnia się na łaski, taka osoba wszelkie zadania, które ma, czy to są prace brata, prace siostry, czy to jest duszpasterstwo dla księdza, wszelkie prace no, stają się po prostu ciężarem, tak, stają się taką karą. O, tam znowu trzeba robić to i znowu tamto i tamto. No, szczególnie wtedy, gdy oczywiście jest coś, czego nie lubimy. Jest bardzo, znowu, bardzo. Może to być rzecz naprawdę niezwykle doniosła, czy to praca przy ołtarzu w jakikolwiek sposób, jeśli chodzi o braci, gdzie właśnie przecież tam jest Pan Jezus, tak, ukryty w Najświętszym Sakramencie, czy jakiekolwiek prace, które przecież mogą być dziełem odkupienia, tak, w zjednoczeniu z Panem Jezusem, z miłości, to naprawdę może wysługiwać łaski. No, a duszpasterstwo tym bardziej, tak, wszelka nauka, wszystko to, co kapłani robią, no nie wszystko, co kapłani robią, ale wszystkie typowo kapłańskie czynności są rzeczą, która ma bezpośredni wpływ na duszę, czy ma mieć bezpośredni wpływ na duszę. I znowu, tak łatwo, żeby to była dla nas kara. Może są rzeczy, które lubimy robić, no i to przychodzi łatwo, ale takie obowiązki, ważne obowiązki, których nie lubimy robić, no jak łatwo, stają się one dla nas taką karą. I tak stoi taki kapłan, taka osoba Bogu poświęcona, stoi przy tym ołtarzu, stoi w kościele, klęczy w kościele i faktycznie tu płynie krew Pana Jezusa, potoczony tymi aniołami, tymi wielkimi wydarzeniami, a tak naprawdę właśnie nie widzi tego. I to jest dramat. Tak? Tak nie widzimy tego, nie żyjemy tym, nie przejmujemy się tym, myślimy o rzeczach zupełnie błahych. I taki człowiek, chyba już to widzimy, że takie życie jest strasznie smutne. Taki człowiek dźwiga wszystkie ciężary tego życia Bogu poświęconego, ale nie ma tych radości związanych z tym życiem poświęconym Panu Bogu. I to jest przerażające, tak? Takie życie, naprawdę to nie warto zostawać osobą duchowną, jeśli mamy zamiar tak żyć. Po prostu nie warto, bo po co? Tak, to jest życie smutne, przerażające, to cierpienie, różne cierpienia, które gdzieś tam spadają, one będą i całe życie zdaje się wtedy takim cierpieniem, bezowocnym cierpieniem, bo ono nie przynosi żadnego owocu, bo to nie jest cierpienie przynoszone z miłością, tak, dźwigane jako krzyż, tylko to jest takie cierpienie, powiedzmy tak w cudzysłowie, cwaniaczka, któremu się nie udało, to znaczy chcieliśmy się jakoś tam ustawić, taki człowiek żyje jak taki
no, próbuje się ustawić, żeby tutaj było wygodnie mu ten, ale w życiu duchownym no, to się nie da ustawić. Tak? To może się wydawać człowiekowi, że się ustawił, ale tak naprawdę to jest to smutne i ten człowiek jest smutny, jest smutnym obrazem też dla innych. A więc człowiek dźwiga te ciężary, ta samotność, ofiara celibatu, ofiara tej całkowitej czystości, wtedy staje się ciężarem zupełnie bezsensownym. Bo po co? Tak? Po to, żeby co? Żeby te obowiązki gdzieś tam odbębnić i później mieć czas na to, żeby się zajmować jakimś swoim hobby, zbieraniem znaczków i czymkolwiek innym, czy nagrywaniem filmików na YouTubie, czy czymkolwiek. No, po co? No, to naprawdę nie warto. To wtedy staje się zupełnie bezsensowną, takim zupełnie bezsensownym ciężarem, zupełnie bezsensowną ofiarą. Jakaś praca, którą taki człowiek wykonuje, no znowu, staje się albo nieznośnym ciężarem, jeśli jej nie lubimy, albo ucieczką. Tak, może jeśli to jest praca, która sprawia nam jakąś przyjemność, to może to być taka ucieczka, tak? Ucieczka właśnie przed samym sobą, przed życiem duchowym, przed Panem Bogiem, ucieczka przed pytaniami, czy ja faktycznie dobrze wybrałem stan mojego życia, czy ja faktycznie żyję zgodnie ze stanem mojego życia, to mogło być właśnie, człowiek może próbować uciec w pracę, jeśli ma pracę, która sprawia mu przyjemność, to może próbować później uciec i czasami właśnie taka osoba Bogu poświęcona może się wydawać nawet na zewnątrz, na pierwszy rzut oka właśnie bardzo aktywna. No, no taki człowiek dużo robi, bo właśnie wszędzie no, jest niespokojny. Tak cały czas musi coś zrobić, tutaj zadziałać, tutaj coś wygłosić, tutaj gdzieś tam pojechać, tutaj właśnie coś powiedzieć, to w jakiś tam sposób zabłysnąć, skoro coś lubi, no to pewnie robi to w miarę dobrze, no to gdzieś tam ludzie to chwalą. A tak naprawdę ten człowiek ucieka. Ucieka przed samym sobą, przed tym pytaniem, co ja z moim życiem zrobiłem, czy ja faktycznie nie udaje osoby Bogu poświęconej, żyje zupełnie poświatowemu, żyje zupełnie bez zjednoczenia z Panem Jezusem, może jeszcze w stanie łaski uświęcającej, ale bez bliskiej więzi. Tak? To jest utrata łaski, co oczywiście to jest gdzieś tam już koniec drogi dla osoby Bogu poświęconej. To, czy życie długie bez łaski uświęcającej, no to już jest koniec. Tak? Natomiast przez ogromną, pewnie z 80% czasu takiego upadku, ten człowiek trwa jeszcze w stanie łaski uświęcającej tego stanu nie traci, ale właśnie traci tą bliskość z Panem Bogiem i czy może czasami taki człowiek uciekać, ale oczywiście to jest smutne, to jest przykre. Człowiek, który musi uciekać przed samym sobą, przed tymi wielkimi pytaniami, no to jest człowiek złamany, zniszczony. To na pewno nie przyniesie to żadnych trwałych, takich duchowych owoców. Wszelkie te trudy i znoje, które taki człowiek dźwiga, no niby wie, po co one są, wie, że krzyż, tak, że to trzeba dźwigać z Panem Jezusem. Wszystkie te słowa wprawdzie zna, ale tak naprawdę to jest mu to obojętne. Tak trzeba dźwigać krzyż i tak wszystko się zgadza i czasami może sobie to powie, ale tak naprawdę zupełnie tym nie żyje, bo nie może żyć, jeśli nie ma głębokiego zjednoczenia z Panem Jezusem, jeśli na co dzień nie szuka tej woli Pana Jezusa, no to są tylko frazesy, które może nawet często powtarza, żeby gdzieś tam usprawiedliwić swoje życie, swoje wady, swoje cierpienia, ale tym po prostu nie żyje. No i oczywiście taka osoba no jest smutna, tak? Taka osoba cierpi. Nie ma w tym tej radości wynikającej z bliskości Pana Boga i na dodatek tak jak wspomniałem, że w pierwszej chwili to może się wydawać, że właśnie gdy człowiek ucieknie w pracę, że to działa. Są osoby, które będą to chwaliły bez wątpienia, ale na dłuższą metę wyjdzie mnóstwo różnych problemów, błędów, grzechów takiej osoby i również ten apostolat na dłuższą metę będzie się sypał. To nie może trwać, bo to nie przynosi tych prawdziwych duchowych owoców. Taki człowiek może wiele powiedzieć, może nagrać wiele filmików na YouTubie na przykład i być może ludzie będą to chwalili i dawali polubienia i subskrybowali, ale jeśli tam nie ma tego, za tym nie stoi Pan nasz Jezus Chrystus, to nie będzie trwałego owocu i to ostatecznie wyjdzie, w ten czy w inny sposób się to posypie, w ten czy w inny sposób to do jakiejś katastrofy doprowadzi i ten upadek będzie wielki. Taki człowiek oczywiście będzie się później tłumaczył, że to inni zawinili, to ten tak zrobił, a to tamten i dlatego to się posypało, ale tak naprawdę posypało się dlatego, że to nie było zbudowane na Panu Jezusie, że to nie było zbudowane dla Niego, przez Niego, w Nim, tylko że to była właśnie ucieczka przed samym sobą, a
aktywizm, zrobię tu, zbuduję, postawię i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest wszystko, to są wszystko jakieś tam doczesne sposoby działania, intencje i to jakiś czas może postać, ale trwałych owoców dla zbawienia dusz to na pewno nie przyniesie. Autor zauważy, że taki człowiek podąża taką smutną drogą do piekła, bo wybrał taką drogę życia Bogu poświęconą, tak, czyli taką, wydawałoby się, że doniosłą, no ale jednak mającą pewne ograniczenia. Człowiek, który zupełnie żyje po światowemu, tak, próbuje zagłuszyć swoje sumienie, próbuje zagłuszyć pragnienie Boga światowymi uciechami. A taki człowiek, który żyje, jest Bogu poświęcony, ale jednocześnie nie żyje tym swoim poświęceniem Panu Bogu, on nie ma ani tych światowych uciech, ani tych wynikających ze zjednoczeniem z Panem Bogiem. I dlatego podąża taką smutną, marną drogą do piekła, taką pośrodku, jak Pan Jezus mówi, że bądź zimny albo gorący, tak, żeby oddać się całkowicie. To jest wartościowe, to jest ważne, żeby oddać się całkowicie. A taki człowiek, który tak wybiera taką drogę, czy podąża, bo to się przeważnie nie wybiera świadomie, tylko tak jakoś wychodzi, że człowiek taką drogą podąża, to jest właśnie taki letni, podążający taką smutną drogą do piekła. Autor zauważa, że taki człowiek powoli przyzwyczaja się do grzechów lekkich, bardzo stopniowo, najpierw tych takich, nie wiadomo, grzech lekki, może nawet nie, niedoskonałość, grzech lekki gdzieś tam na granicy, tak? Później z czasem dorasta, w cudzysłowie, do tego, że popełnia już świadome grzechy lekkie, ale je wciąż lekceważy. No i w pewnym momencie popełnia już grzechy, które mogłyby być ciężkimi, nie wie, tak? O, to tak ewentualnie, ale z czasem zagłusza. Pierwszy taki może go jeszcze przestraszy trochę, tak? Drugi, trzeci już mniej zagłusza, to myśli, że nie, to są takie skrupuły, tak? Nie ma co brać tego tak na poważnie. I w pewnym momencie już przestaje się bać przystępować do sakramentów z tymi grzechami. Taki ciężki, lekki, nie do końca wiadomo, taki gdzieś tam na granicy. I gdy człowiek przestaje się bać z takimi grzechami, udzielać lub przystępować do sakramentów, no to nadejdzie moment, w którym przestanie się bać również przystępować czy udzielać sakramentów z ewidentnym grzechem, ciężkim, kiedy już nawet jego otępione sumienie będzie wiedziało, że to był ewidentnie grzech ciężki. No i to już jest oczywiście koniec, tak? To znaczy koniec tego życia duchowego. Taki człowiek może się jeszcze podnieść, ale właśnie jeśli to trwało tak powoli, stopniowo schodziło coraz niżej, to próba podniesienia się jest bardzo, bardzo trudna. To naprawdę wymaga jakiegoś zalewu łaski i wielkiej pracy. Znacznie łatwiej jest się podnieść, gdy ktoś raz skuszony jakąś ciężką pokusą upadnie, nawet jeśli straci łaskę oświęcającą, przerazi się tym i próbuje się nawrócić, jakby poprawić z tego wszystkiego, znacznie łatwiej niż gdy to tak powoli, powoli schodziło w dół, coraz niżej latami i na końcu drogi traci ten stan łaski oświęcający właśnie w ten sposób. To, jak słusznie zauważa autor, to jest koniec życia duchowego. Taki człowiek jest bardzo bliski wiecznego potępienia. Tak? Podążał całe lata tą smutną drogą udręczenia takiej ciężkiej pracy, tego życia Bogu poświęconego bez wszystkich jego radości, a ze wszystkimi jego trudami. No bo oczywiście też ta złość tego, znaczy ta wewnętrzna nieszczęśliwość, brak tego zjednoczenia z Panem Jezusem, to widać, tak? To gdzieś tam wychodzi, ludzie też tego nie chcą, tak? To jest w jakiś sposób, to wszystko, wszystkich to dookoła boli, to jest smutny i przykry obraz, choć właśnie czasami uda się zamaskować. Takiego trupa duchowego da się jeszcze upudrować i czasami przez ten jakiś czas tego nie widać. No my oczywiście nie chcemy tak wyglądać. I między innymi dlatego mamy takie właśnie dni skupienia, żeby nie pozwolić sobie wpaść w tą rynnę, żeby nie pozostawać w tej rynnie tego właśnie powolnego, cichego schodzenia w dół. Dlatego my potrzebujemy rekolekcji, dlatego potrzebujemy takich dni skupienia, żeby w razie, jeśli wchodzimy gdzieś tam w taką rynnę, to żeby zaraz z niej wychodzić i próbować naprawdę iść tą drogą takiego świadomego życia Bogu poświęconego, naprawdę oddanego życia Bogu poświęconego z prawdziwą miłością. Dlatego chcemy przede wszystkim rozważać, chcemy widzieć przede wszystkim, do czego zostaliśmy powołani.
Tak jak wspomniałem na samym początku, ta osoba, która podąża tą złą drogą, ona przede wszystkim otępiała. Ona przede wszystkim nie dostrzegała już, co się wokół niej dzieje, co robi, spowiadając, odprawiając mszę świętą, czy uczestnicząc we mszy świętej. Ta osoba przede wszystkim nie widziała. Dlatego jest tak piękna i tak ważna, moim zdaniem, prośba, zawołanie do Pana Jezusa: Panie, abym przejrzał. To myślę, że można potraktować trochę jako motto tej pierwszej nauki. Panie, abym przejrzał. Prośmy o to Pana Jezusa, abyśmy widzieli. Abyśmy widzieli, co robimy. Abyśmy widzieli, w jakim stanie jesteśmy. Tak? Abyśmy widzieli, jak wielkie rzeczy nas otaczają, co robimy, czym się codziennie zajmujemy, jak blisko jest Pan Jezus. Abyśmy widzieli, jak wielkie mamy obowiązki, jak wielka jest nasza odpowiedzialność. Abyśmy widzieli, w jakim stanie się teraz znajdujemy. Abyśmy to po prostu widzieli. Abyśmy się nie zaślepiali, abyśmy się nie oszukiwali co do naszego stanu i dostrzegali, jak blisko tutaj Pana Jezusa jesteśmy. To rozważajmy, aby to widzieć, rozważajmy często wielkość tego powołania Bogu do życia, Bogu poświęconego. Ta wielkość tego obcowania ze Stwórcą na modlitwie, jakże wspaniała to jest rzecz. Człowiek, to zwierzę rozumne, tak, ten pył tej ziemi, może tak po prostu zacząć rozmawiać z Bogiem, który ten Stwórcą, który to wszystko powołał jednym aktem swojej woli do istnienia, również włącznie z nami. I my tutaj, ci mali, pogrążeni w tych brudach tej ziemi, słabi, grzeszni, my możemy po prostu nagle podnieść nasze oczy i powiedzieć: Ojcze, do Stwórcy, tak, to rozummy, jak wielka to jest rzecz, tak? I za każdym razem, gdy przychodzimy do kaplicy, przed Najświętszy Sakrament, oficjum, msza święta, patrzmy, rozważajmy, jak wielkie są to rzeczywistości, to niech nasze rozważanie codzienne również do tego służy, tak, żeby przypominać sobie, przed jak wielkimi rzeczywistościami stoimy. Ta obecność Boga i to, że możemy do Niego mówić: Ojcze, tak, to z tego Stwórcy, który wszystko powołał do istnienia. To, że On wstępuje w ten cudowny sposób pod postacią, ukrywa się pod postacią pokarmu w Komunii Świętej, to, że my jako kapłani możemy Go tak ściągnąć na ziemię w ten sposób, stworzyć nowy sposób Jego istnienia, gdy dokonujemy konsekracji tutaj na ziemi. To się dzieje w każdej mszy świętej, ten Bóg, który staje się pokarmem, to znowu. Rozważajmy to, nieustannie to rozważajmy, tak żeby nie zapomnieć o tym, co tutaj się wokół nas dzieje. No, jeśli chodzi o kapłanów, to również oczyszczanie z grzechów. No, pamiętajmy zawsze, za każdym razem, gdy idziemy do konfesjonału i włączamy wentylację lub zapominamy w konfesjonale, to pamiętajmy, co my tutaj mamy robić. Tak? Że tu naprawdę ma płynąć krew Pana Jezusa, żeby duszę z grzechu oczyścić. Te dusze, no wiadomo, te dusze ułomne, tak jak i nasze dusze, te dusze, które gadają za dużo i gadają nie to, co trzeba, i te dusze, które nie potrafią wejść do konfesjonału, przerasta je to, żeby wejść, jak jest zielone światło, i te dusze też trzeba z grzechu oczyścić. I pamiętajmy o tym, tak, że naprawdę, naprawdę są wielkie, wielkie rzeczywistości, przed którymi stoimy. I znowu, rozważajmy to. Tak? To myślę, że jest to koniecznie potrzebne do tego, żeby nie zapomnieć o tym, co tutaj się dzieje. To naprawdę jest praca nad wylewaniem tych dusz ze szponów złego ducha. I każda inna praca, ta zwykła, codzienna, właśnie jeśli ona jest spełniana z miłością, z oddaniem Panu Jezusowi, szczególnie osobę Bogu poświęconej, bo przecież oddaliśmy całe nasze życie Panu Jezusowi i teraz wszystko, co robimy, to w sposób szczególny, każdy katolik tak może i powinien, ale osoba Bogu poświęcona w sposób szczególny, ta każda najdrobniejsza praca powinna być takim dziełem, które jest spełniane z miłości do Pana Jezusa, które działa, wylewając duszę ze szponów tego ducha, która działa w ten sposób, że duszę do zbawienia prowadzi. Prośmy tak o te oczy, które widzą. I wtedy taki człowiek, który tak żyje, dla niego również te cierpienia, które spadają i które przecież muszą spaść, bo tak jak powtarzamy to, życie Pana Jezusa nie ma innej drogi, i te cierpienia stają się może nie radosne, ale człowiek stają się mimo wszystko, można powiedzieć, źródłem pewnej radości. Pomimo tego, że pozostają prawdziwymi cierpieniami, tak jak cierpienie Pana naszego Jezusa Chrystusa,
to właśnie tak jak on, który cierpiąc krzyczy, woła, że pragnę, pragnę. Człowiek, który jest naprawdę zjednoczony z Panem Jezusem, pośród cierpień pragnie zbawienia dusz. Przez te cierpienia pragnie zbawiać te dusze, pragnie uświęcać. On pragnie w jakiś sposób tego cierpienia, pomimo tego, że może być naprawdę straszne i przytłaczające. I tak te cierpienia tego życia Bogu poświęconego stają się jak te gwoździe, które trzymają Pana Jezusa na krzyżu, tak? Które zadają ból, prawdziwe cierpienia, ale jednocześnie zbawiają świat, jednocześnie sprawiają, że dusze do nieba idą, z grzechu się oczyszczają i tak dalej. No i wtedy to życie, całkowita czystość, celibat staje się niezwykle płodne. Tak? Wtedy to przynosi naprawdę owoce dla zbawienia dusz. Wtedy to staje się też strasznie budujące, jeśli tak to jest znoszone właśnie z tą radością w cierpieniu, z miłością do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wtedy to przynosi naprawdę owoce. Praca wtedy takiej osoby staje się słodka, pomimo tego, że może być dalej trudna, spokojna i owocna. To daje też oczywiście ogromny, niezwykle dobry przykład całemu otoczeniu, gdy tak ta praca jest noszona. Trudy stają się błogosławieństwem i to szczere wtedy, czyste sumienia, radość wynikająca z tego, że człowiek jest zjednoczony z Panem Jezusem, to szczere, czyste sumienie to daje naprawdę prawdziwą radość. I oczywiście to są takie dwie drogi i człowiek gdzieś tam łatwo może wpaść, lawirować tak łatwo. Może próbować być jak kakulka, która raz się toczy w jednej, a później próbuje się przetoczyć do drugiej. I oczywiście my tutaj musimy się pilnować. Pilnować cały czas, żeby nie wpaść w tą niewłaściwą rynnę, tak, żeby nie otępieć w odniesieniu do tych wielkich rzeczywistości, z którymi żyjemy. I oczywiście ten cel, to co przedstawiłem na końcu, to jest pewien cel, to jest owoc pewnej pracy i to wymaga też pilnowania się. No więc rozważajmy te wielkie rzeczywistości, patrzmy na to i prośmy Pana Jezusa właśnie w trakcie tego dnia skupienia również o oczy, które widzą, o to, żebyśmy widzieli, jak przed jakimi wielkimi rzeczywistościami stoimy. To tyle, jeśli chodzi o pierwszą naukę. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba.